Hej, witajcie na kanale Dama Amelia. Dzisiaj będziemy robili Olafa, którego już widzieliście. Jego się robi z wełny i tam jest chyba jakaś plansza i jakiś obrazek tego Olafa. Sprawdzamy. O, ja się przedrę. O, podarło się. Tu jest taśma. O, jest. Ojej, może się nie poderło. Tutaj jest instrukcja chyba. Tutaj jest wełna. I tutaj mamy oczy. I igłę taką jakby. I tutaj jest taka jakby ramka. I tutaj jest ta plansza. Ja już sobie zmieniłam nitkę i już zrobiło mi się źle i już robię to na nowej nitce wełnie, bo tak jest nitka dodał teraz, bo tamtą tylko zrobiłam to tu i już nową muszę robić, więc robię tak trudne. A tu widzę, że nie pisze od ilu lat to jest. Nie wiem, ale to jest w moim wieku. O, z mojego wieku jakby tak. To jest trudne dość. Więc taki pięciolatek by tego nie umiał zrobić. Okej, teraz nie wiem jakby tu to zrobić. Teraz może pójdę w dół. Okej, ja już tu robię pomarańczowym jako nosek, a zauważyłam przed chwilą, że nie ma czarnego. Nie wiem jak to się stało, nie dali czarnego, zobaczcie, bo tutaj, nie wiem czy to będzie widać, o, są elementy czarne, czyli guziczek, rączki i te jego małe włoski, a tu nagle zauważyłam, że nie ma. O. Nie ma wcale czarnego. Tutaj mi uciekło. O, nie ma czarnego. O, nie wiem. I myślę sobie, że może zrobię to, te włoski, to, co ma być czarne, zrobię zielonym, bo zielonego nigdzie nie ma. Może zielonym. Ale to zobaczę. Nie wiem, czy ten nos mi wychodzi w kształcie marchewki. Ma być taka jakby marchewka. Nie wiem. Zobaczymy jaki wyjdzie w ogóle cały Olaf. Teraz tutaj powinien być, jak widzicie, czarny albo granatowy, ale stwierdziłam, że zrobię zielony, bo zielonego nigdzie nie ma. Okej, tutaj już mam wszystko zrobione. Teraz będę robiła tym kolorem te brzegi, a na końcu będę robiła fioletowym. Nie wiem, jak tu zacząć. Może tutaj od tej dziurki sobie zacznę. O ja. Źle. Na początku już źle. No, od dołu muszę. Thank you.
Ja już tyle zrobiłam wcześniej już. Nie przed kamerą, no bo to by było już trochę nudne, jak tylko no, wkładam i wykładam i zawiązuję. Więc zrobiłam to poza kamerą. No i... Okej, oczka 2 przykleję magikiem. Tu mam stary, a tu nowy. Nie wiem, czy w tym starym jeszcze... Ojejku, coś będzie. Jak się... Tak wygląda gotowy mój Olaf. Robiłam go prawie cały dzień, jest bardzo pracochłonny. Mogłam tu zrobić troszeczkę poprawek, trochę inaczej, ale jak na pierwszy raz mi się podoba. Myślę, że mój filmik Wam się spodobał. Dawajcie łapki w górę, subskrypcję. Zapraszam Was też na mojego Instagrama, którego prowadzę z mamą. Mama i Dama 1, 2. Buziaki, pa!